O, pająki. Dużo pająków. Idę do Tomka. Gdzie on się schował? Cześć, Tomek z kanału osambaraweb.pl. Dzisiaj zaczynamy film tutaj, bo temat dzisiejszego filmu będzie do duchu. Jak wspomniałem wcześniej, będziemy dzisiaj mówili o mniej przyjemnych rzeczach związanych z terrorystyką, czyli reklamacje, zwłaszcza martwych pająków, to już jest nieprzyjemne, więc reklamacje, co jeszcze? Oszustwa, naciągania, co już się też coraz częściej zdarza w terrorystyce. Chciałbym w ogóle wspomnieć, że dziwi mnie to, że ktoś jeszcze wpada na pomysł naciągania lub oszukiwania w terrorystyce w Polsce, bo jest to bardzo mały świat. Ludzie raczej się znają między sobą. Nie oszukujmy się, terrorystyka w Polsce jeszcze nie jest w pełni rozkwitu, jeszcze i daleko. Tak, myszka. Terrorystyka nie jest wcale w takim rozkwicie, nie jest to tak duży kraj, żeby się ludzie nie znali. Więc dziwi mnie to, że ktoś szarżuje swoim nazwiskiem czy swoim nickiem i w ogóle wpada na pomysł oszukiwania, kiedy później po paru oszustwach on już ani nie sprzeda, ani nie kupi od nikogo. Ale zdarzają się coraz częściej takie przypadki ostatnio. Co do reklamacji, każdy szanujący się sprzedawca wysyła pająki z odpowiedzialnością za tego pająka do 48 godzin od wysłania. Zwykle, taki bywa zwyczaj. Czyli jeśli przyjdzie pająk do kupującego martwy, bo na przykład zamarznie, bo poczta przytrzyma za długo, bo czy się przesuszy, lub w ogóle dojdzie martwy, bo może też po prostu w trakcie transportu zdechnąć. Sprzedawca wysyła pająka lub zwraca pieniądze, ale często żąda też, i co jest nienaturalne, filmu z rozpakowania pająka, bo no nie są to czasy, że można komuś wierzyć na słowo, więc raczej żąda się filmu z rozpakowania pająka. Miałem w tym tygodniu właśnie takie zdarzenie, że wysłałem Acanthus curia geniculata L1 do klienta do Kielc. Sam musiałem upominać klienta o to, żeby odebrał z poczty, bo dzień przed trzema królami nie odebrał przesyłki. No i pająki by siedziały całe 3 dni na poczcie. Na szczęście udało się odebrać. Niestety okazało się, że pająk jest martwy. Film został nagrany i we wstawkach zauważycie Państwo kilka dziwnych rzeczy. Przede wszystkim znikające ręce. Tu było moje pierwsze już taki znak zapytania. Przestań, weź tu. Dobry plan! Przykładowo, jeśli mamy paczkę, przychodzi nam paczka, nakręcamy film, nie róbmy numerów, że nakręcamy sobie filmy, już rozpakowane wszystko. Paczka musi być zapakowana. Sprzedawca musi wiedzieć, że nie kombinowałem przy tej paczce, że nie otwierałem wcześniej, że nic nie podmieniałem. Pamiętajmy, to jest reklamacja. Zresztą normalnie na rynku jest tak, że naruszenie paczki dyskwalifikuje reklamację. Taka reklamacja nie zostanie nigdzie rozpatrzona, więc nie oczekujcie od sprzedawców, że będziemy rozpatrywać reklamację, gdy paczka będzie już rozpakowana. Czyli kamera musi, w kamerze przede wszystkim musi być widoczna paczka i nasze ręce. Sprzedawca musi wiedzieć, że to jest jego towar i nic nie kombinujemy, czyli rozpakowujemy tak, żeby kamera widziała. Jak zobaczycie na tym filmie, w pewnym momencie kupujący bierze ependowkę. Dla tych, co nie znają, zaraz pokażę, co to jest ependowka. Taka mała probóweczka, w której się przesyła pająki. Bierze ependowkę i unosi ręce, a kamera, i właśnie to jest to, a kamera idzie w dół. Przejdź tu. Dobry plan! W tym momencie
Ja nie wiem, co on robi z tą pedorką. On może inną podstawić, on może wymienić pająka. Na dobrych ileś sekund znikają ręce kupującego. To już jest dyskwalifikacja reklamacji. W tym momencie ja mówię, to nie jest mój pająk. Gdzie jeszcze, jak się później okaże, w ogóle wyrzuca mi na stół pająka, który no, ma napasioną wielki odwłok. No, ma napasioną wielki... Ja nie mam... Co zajmujesz tu? Ja wiem, że takiego pająka nie wsadzałem do pędzlów. Więc praktycznie ugodowo się zgodziliśmy na to, że zwrócę pieniądze za pająka, nie zwracam pieniędzy za przesyłkę. Pamiętajmy, musi być widoczne cały czas nasze ręce. Reklamacje są rozpatrywane. Sam składałem dwie reklamacje do Spidershopu, gdzie jedną mi uznano, bo był martwy pająk, przysłano mi żywego pająka. Drugą reklamację, gdzie byłem... I to też jest właśnie fajna sytuacja. Miałem drugą reklamację, gdzie przyszły mi dwa pająki martwe z 10, więc szybko nagrałem film, zrobiłem im zdjęcia, wysłałem reklamację do Spidershopu i w trakcie oczekiwania na odpowiedź ze sklepu jeden z pająków ożył. Po prostu się okazało, że prawdopodobnie się trochę przegrzał, zasuszył, ale po tym jak odleżał na wilgotnej chusteczce, magicznej wilgotnej chusteczce w ciepłym pomieszczeniu, ożył. I wtedy dostałem wiadomość z Spidershopu, że reklamacja jest uznana, zwrócą mi pieniądze i mam podać numer konta. Postanowiłem, że odczekam chwilę i na drugi dzień zobaczę jeszcze rano drugiego pająka. Marne były szanse, mówię, odczekam. I rzeczywiście rano drugi pająk też chodził, więc aż było mi przyjemnie po prostu napisać do sklepu, że anuluję reklamację, bo towar żyje. I myślę, że taka uczciwość popłaca i to jest warto być uczciwym w świecie terrorystycznym. Więc takie naciąganie mnie trochę dziwią, zwłaszcza, że na przykład w tym przypadku była to kwestia głupich 20 zł, a ktoś się na to połakomił. Faktycznie było mi przykro, że pani doszedł martwy, tym bardziej, że nie miałem już na to, żeby dostać, ale mówię, liczę się z tym, odsyłam pieniądze, ale mówię, obejrzę sobie film chociaż. Co dziwne, zwykle jak reklamowali jacyś, bo miałem do tej pory jeszcze dwie reklamacje, ale jak osoby jakieś reklamowały, że jakiś tam jeden pająk zmarł, czy doszedł martwy, mówią, że nagrali film, często dawałem spokój. Często mówię, dobra, nie trzeba przesyłać filmu, bo to jednak jest bardzo dużo megabajtów i nawet mi się nie chce oglądać, wyślę drugiego. I wysyłałem zwykle drugiego. Tu mnie coś tknęło, nie wiem, co może jakieś przeczucie wewnętrzne. Uparłem się przy tym, żeby ten film jednak przesłać i żeby sobie obejrzeć. Chociaż byłem przygotowany na to, że pająka zwrócę pieniądze za pająka i za przesyłkę. Oglądałem film, dosyć długo wszystko było ok. Widać cały czas paczkę, widać cały czas sposób rozpakowania. Poznałem swoje pakowanie, swoje pudełka, wszystko. Sposób zapakowania, bo to jest też dosyć charakterystyczne. Każdy wie, jak pakuje, jak to robi. I właśnie w pewnym momencie już klient trzyma pędorkę w ręce i unosi ją ponad kamerę. I znikają kompletnie ręce, a osoba, która filmowała, opuszcza kamerę w dół. I to jest takie znaczące, że tak jakby to zrobili świadomie. Jakby wiedzieli, co chcą zrobić, bo wybaczcie, ale moja żona na przykład też często nagrywa, gdy ja rozpakowuję paczkę, gdy poruszam rękoma lub przesuwam ręce w innym kierunku, instynktownie kamerą idzie, bo jest to naturalne, po prostu mamy widzieć towar, mamy reklamować towar, a nie mieszkanie czy to, co się w nim dzieje. Potem właśnie widzę pająka i to jest taki apel dla osób, którym wpada do głowy w ogóle próba wyłudzenia pająka. Osoba sprzedająca czy hodowca, no nie łudźmy się, widzi tego pająka codziennie. Nie róbcie z nas debili. My wiemy, jak one wyglądają. Wiemy, jak się poruszają, jak jedzą i jaki mają kształt, kolory, wszystko. Widzimy je codziennie, czasami po kilka razy, więc nie myślcie, że jak wyrzucicie z paczki innego pająka niż rzeczywiście wysłaliśmy. Jeśli widzę, że pająk, którego na przykład wiem, że karmiłem ostatnio półtora tygodnia temu, bo co zaraz operator pewno pokaże, że nie karmić, a wypada mi pająk z napasioną wielkim odwłokiem, z napasioną.
nie mam. Gdzie takie odwłoki to się ma po karmieniu pająka co drugi dzień. Przynajmniej przez tydzień co drugi dzień, żeby tak mu odwłok urósł. To uważam, że jest to robienie ze mnie idioty. Uważam, że ktoś próbuje ze mnie robić idiotę i myślę, że ja naćpany pakowałem pająka i nie wiem, co ja wrzucałem do środka. Dobrze wiem, co wrzucam. Czy zajmiesz tu? Myślę, że w tym odcinku byłoby to już na tyle. Mam nadzieję, że w ogóle już nie będzie takiego odcinku, bo ani reklamacja, ani dojście pająka martwego wcale ani nie bawi sprzedawcę, ani kupującego. Nie łudźmy. Ja na przykład zawsze dla mnie jest najbardziej stresujący moment, kiedy właśnie wysyłam pająki, kiedy one są w trasie i się cieszę, że one po prostu doszły żywe. To po prostu sprzedawcy cieszy, że klient jest zadowolony, że się cieszy, że są żywe, że będą rosły sobie tam. Szanujmy po prostu siebie nawzajem, bo my jako sprzedawcy szanujemy was kupujących, bo no sorry, no dzięki wam też zarabiamy i dzięki wam też rozszerza się terrorystyka, bo coraz bardziej. Ale szanujcie też nas sprzedawców i traktujcie nas poważnie, bo my nie jesteśmy workiem pieniędzy, który będzie wylewał się dla was i będziemy wam za darmo dawali pająki. Jeśli chcecie bawić w to hobby, trzeba w nie zainwestować, ale nie żerować na innych. My też musieliśmy zainwestować, my też musimy płacić i to jest dla nas praca. To nie jest jeden, dwa pająki do wykarmienia i sobie na ozdobę stoją na półkach. To jest kilkadziesiąt do kilkuset pająków, więc jest to dla nas praca, więc nas szanujcie troszkę, tak jak my was szanujemy. Bo samo uznawanie reklamacji jest z szacunkiem w waszym kierunku. I mam nadzieję, że już takich filmów nie będzie, że wszystko będzie dobrze. I na koniec, tradycyjnie, pogoda na wysyłki jest do dupy. Do dupy. Tym razem jest do dupy. Ale gówno. Pogoda na wysyłki jest do dupy. Ale gówno.